A my, proszę Państwa, łączymy się z Januszem Życzkowskim, redaktorem naczelnym Gazety Lubuskiej i Wrocławskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Jak południowy zachód Polski przyjmuje tą nową wiosnę demokracji w Polsce, gdzie nagle mamy demokratyczną większość, która rządzi? Do tej pory była demokratyczna opozycja, a ci, co byli demokratyczną, niedemokratyczną większością, teraz będą niedemokratyczną opozycją. Ja to przynajmniej tak rozumiem, ale może... Tak, to dość skomplikowane, ale wiele mówi dzisiejsza jedynka Gazety Wrocławskiej. Wraca stary Donald Tusk premierem i na zdjęciu Donald Tusk ściskający prawicę, choć można właściwie powiedzieć, że może lewicę, Włodzimierza Czarzastego, więc byłego członka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. No, tak to przyjmujemy w gazecie wrocławskiej. Gazeta no, Lubuska. Tu jeszcze są zasługi tatusia szanownego pana Czarzastego i innych, więc tutaj naprawdę dużo osób. To samo imię Włodzimierz nie jest przez przypadek. Nie, tutaj przypadków nie ma i też ta wypowiedź wczorajsza Włodzimierza Czarzastego, który podkreślał, pozdrawiając Lecha Wałęsę, że skoro on pozdrawia i skoro on puszcza tam na balkon oko, no to jest tym bardziej znaczące i wymowne. A jak pan widzi sens w obecności Lecha Wałęsy? Bo to taka ikona i co to miało znaczyć w tej wyobraźni Polaków? No, to wrócę z kolei ponownie do tego tytułu, który gdzieś na pierwszej stronie wrocławskiej daliśmy, więc to, że wraca stary i wraca Lech Wałęsa, który jako pewien symbol, przypomnijmy również, że przez środowiska, które dziś wynoszą go na ołtarze niemalże, w latach 90. przecież był zwalczany wręcz programowo, no ale wiemy, jak ta nasza polska historia w III RP się potoczyła i w pewnym momencie Wajcha poszła w drugą stronę. Teraz Lechu jest, prawda, takim gadżetem, który przypinają sobie ci wszyscy sympatycy ugrupowania z serduszkiem na piersi. No, to jest też, myślę, rodzaj pewnej takiej demonstracji, prowokacji wymierzonej w stronę obozu patriotycznego, który jednoznacznie kwituje historię przywódcy, czy jednego z przywódców Solidarności, który z tą historią nie rozliczył się, który brnie w zaparte, który w końcu... No, myśli niestety... pan, że te takie konotacje mówiące o dealu w Magdalence, o utrzymaniu elit trzeciej, czy PRL-u w III Rzeczpospolitej, gdzie ci ludzie doszli do wielkich majątków bardzo szybko, no, prywatyzując różnego rodzaju społeczne tak naprawdę środki do wielkiej władzy, do tego, że sądy nie zostały rozliczone, te komunistyczne i sędziowie, którzy wtedy zostali mianowani, no, po 30 latach, ale ciągle jeszcze niektórzy tutaj orzekają, że to jest sygnał skierowany do wyborców Platformy Obywatelskiej i ci wyborcy coś takiego rozumieją? No więc to nie jest, to nie należy tego rozpatrywać właśnie na poziomie jakiegoś takiego komunikatu szerszego, skierowanego do jakichś szerokich właśnie mas wyborców. Tutaj jest to rodzaj także walki o pewien wizerunek, oczywiście w kontekście Wałęsy i tutaj ewentualnie w tym kierunku można podążać, że oto toczy się jakiś spór, ale my pokazujemy, że jest to postać ikoniczna, nie drążymy, my go po prostu używamy. Tak, ta Kiszczakowa, to ktoś tam jej podrzucił, a to w ogóle było co innego, sfabrykowane. Znaczy, posłuchać Lecha Wałęsy, on to bardzo jasno tłumaczy. Ja nie zdołałem zrozumieć, ale może niewystarczająco uważnie słuchałem. Kolejna rzecz, prowokacje, czyli jest taki schemat, którym wchodzący na mównicę sejmową przedstawiciel nowej większości demokratycznej wyzywa w ten czy inny sposób ważnych posłów, parlamentarzystów poprzedniego reżimu. Oni chcą odpowiedzieć. Złotousty marszałek mówi, że absolutnie nie wolno, może kiedy indziej. No i stało się to przynajmniej dwa razy. Dotyczyło Antoniego Macierewicza i
Jarosława Kaczyńskiego, w tym drugim przypadku Jarosław Kaczyński, no, zdołał odpowiedzieć. I co, pana zdaniem Donalda Tuska poniosło, czy też była to na zimno wykalkulowana działalność? Donald Tusk doskonale wiedział, co chce zrobić i co chce powiedzieć. I on sobie długo w głowie układał tę myśl i tak naprawdę siedząc przez cały dzień tych obrad w parlamencie, no w tym momencie, w którym siedział akurat, mogliśmy zauważyć, jak bardzo był skoncentrowany, jak bardzo był skupiony. Wszyscy podrywali się do oklasków, a on siedział i czekał. Czekał i siedział. I w pewnym momencie wyszedł na mównicę i powiedział to, co powiedział. Zrobił to bezlitośnie i precyzyjnie, czując wielką satysfakcję, jednocześnie oczywiście pokazując swoją małość, bo zna te uwarunkowania, zna kontekst historyczny, wie jak bardzo to jest ważne dla lidera PiS-u i pamięć o jego świętej pamięci bracie. I za każdym razem, kiedy tak się dzieje, no to prezes nie zostawia tego bez odpowiedzi. Stąd ta odpowiedź jego była taka, którą usłyszeliśmy. Ja się dłużej jakoś specjalnie nad tym nie zatrzymywał. Poza tym, że Jarosław Kaczyński w zgodzie ze swoim sumieniem i pewnym modelem postępowania się zachował. I myślę, że Donald Tusk też miał tego świadomość, że po prostu kiedy to powie, to Jarosław Kaczyński wyjdzie i jakoś zareaguje. Zareagował w taki sposób. Natomiast zwróćmy uwagę, jaka była reakcja Donalda Tuska. On stężał, on spoważniał, on był wściekły, bo no, usłyszał słowa, które go bardzo mocno dotknęły. Możecie się państwo domyślać, dlaczego tak się stało. To jest, oczywiście w blokach startowych czekały już wolne media, które zrobiły z tego główny temat wczorajszej dyskusji, co pozwoliło na przykład nie dyskutować propozycji Mateusza Morawieckiego. No, bo taka przykrywana, a było, powiedział, ale ważniejsze są te straszne słowa, które wypowiedział Jarosław Kaczyński, więc widzimy też taki moment zakrzykiwania propozycji Prawa i Sprawiedliwości, zakrzykiwania tego programu. Tutaj pani Nowacka naprawdę pokazała, co potrafi. Taki strumień świadomości, który się wylał. Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie, jak pan uważa, tak? Bo teraz z czasem tego Prawa i Sprawiedliwości będzie mniej w mediach, albo może będzie więcej w takim kontekście kryminalnym, aferalnym. Będą jakieś próby zrobienia tutaj afer z różnych rzeczy całkowicie normalnych, no typu kwestia wyborów najbliższych, wyborów prezydenckich z 2020 roku. I jak pan ocenia możliwości dotarcia PiS-u do wyborców w tym okresie, w którym czekają nas i wybory samorządowe, i wybory europejskie za chwilę? No wrócę znowu do tytułu. Wraca stare, tak? Czyli te sytuacje, które w parlamencie mają miejsce od kilku tygodni. Myśmy też już to przerabiali w latach 2007-2015. No i nie inaczej będzie w tym parlamencie. Myślę również, że było pewną naiwnością, panie redaktorze, żeby sądzić, że ta Izba w jakiś merytoryczny sposób odniesie się do bardzo dobrego wystąpienia Mateusza Morawieckiego, bo poza wszystkim, że to przeciwnik polityczny, że po drugiej stronie, no to jednak padły tam słowa, propozycje i została zarysowana wizja Polski, o której warto rozmawiać. Natomiast ta rozmowa będzie, jak sądzę, toczyć się w innych gremiach. Polski parlament nie jest przygotowany do tego i nie dziś, żeby rozmawiać poważnie o Polsce w taki sposób, jaki zarysował to i jak zrobił to premier Mateusz Morawiecki. Natomiast co do tego, czego możemy się spodziewać w mediach, w wolnych mediach,
No to przecież ten celowniki są nastawione na wszystkie jakieś, być może jakieś uchybienia, jakieś, nie, jakieś można powiedzieć, nie wiem, gesty, czy jakieś słowa, od których będzie można się zaczepić, odbić, dorobić jakiegoś rodzaju narrację. Przecież to w ten sposób działa i działało przez lata. Stąd ja Pan pamięta postać pana Ostachowicza, który był takim PR-owcem Tuska do 2015 roku. Ja widzę jego rękę, może się mylę, ale w takich historiach jak na przykład spotkania z wyborcami, w których nagle wyskakuje jakieś kilkuletnie dziecko, które mówi: panie premierze, czy ja będę mogła rosnąć w wolnym kraju? Albo wczoraj też szeroko komentowany sala kinowa, w której młodzi wykształceni, tak, wiwatują, kiedy rząd Morawieckiego doznaje porażki. Z tą salą kinową, panie redaktorze, wejdę w słowo, to naprawdę to się przypominają czasy, kiedy w salach kinowych puszczano polską kronikę filmową. I ci wszyscy, którzy tak się rozczulali nad tym obrazkiem i podawali go właśnie w mediach społecznościowych, czy nawet w głównych wydaniach swoich dzienników, no to właśnie zachowują się jak ci wszyscy propagandyści, którzy w latach 80., 70., 60., nie wiem. Ale widzi pan tutaj zasadniczą sprzeczność. To są młodzi ludzie, wykształceni, sprawni w internetach, w telefonach i tak dalej. I zamiast oglądać na telefonie komórkowym Sejm, to idą do kina. Że to się logicznie nawet nie spina. To znaczy, ja powiem w ten sposób. Ja bym tej młodzieży jeszcze tak do końca jakoś specjalnie... Młodzież taka 30-40-letnia z tego, co widziałem. No to tak, to jest inna kwestia. No jeśli to była tak, młodzież 30-40... Ja się, przepraszam, nie przyjrzałem się tam i nie wiem, jaka tam była średnia wieku, ale jeśli mówi pan redaktor, że to młodzież 30-40... Może jestem złośliwy. To może świadczyć jeszcze coś innego, ale jeśli zakładamy, że byli to studenci, czy licealiści, czy jakaś grupa z jakiejś szkoły, prawda, z wychowawcą, no, kompetencje polityczne czy oceny rzeczywistości no, w tym wieku są różne i też należy przyjąć, że mogli być ofiarą jakiejś, czy ofiarami jakiejś manipulacji. Natomiast sam fakt, mówię, już później opowiadania tej historii, tej całej narracji, która została nadbudowana do tego, no i to już powoduje to, że możemy się tylko zadumać nad tym, jak ta historia kołem się toczy i też pewne rzeczy wracają. Zobaczymy, bo ta władza Tuska będzie troszkę słabsza, chociaż tak na oko wyglądałoby, że tak, że wycofanie się któregokolwiek elementu tej układanki 5 partii, 11 ugrupowań z tego rządu sprawia, że tego rządu nie ma. Z drugiej jednak strony wczoraj słyszeliśmy tylko i wyłącznie czołobitne wezwania, czy takie adresy wobec Donalda Tuska ze strony przyszłych koalicjantów. Żadnego stawiania warunków, żadnego mówienia, no ale my tu mamy swój program, nie ustąpimy tylko. Wszyscy bardzo chętni do współpracy. Czy coś się zmieniło w naturze polskiej, w naturze polityków, że zamiast tutaj forsować własne interesy, własnego ugrupowania, własnych wyborców, będą się grzecznie uginać przed wielką postacią Donalda Tuska? No, dowiedzieliśmy się także, kto zostanie przyszłym prezydentem Polski, także to też myślę, że warto tutaj odnotować, że Władysław Kosiniak-Kamysz już wskazał swojego koalicjanta z trzeciej drogi. Choć prawdę mówiąc, zastanawiam się, czy nie były to jakieś tak zwane lewe sanki. Ale w kontekście pytania pana redaktora, myślę, że ta kwestia związana z pewnym takim entuzjazmem dotyczącym przejęcia władzy i w końcu tej upragnionej, na którą się tyle lat czekało. Jedni czekali 8 lat, inni czekali lat 18, jak wspomniany Włodzimierz Czarzasty i jego lewica. No to jest spoiwem tej koalicji. Oni dzisiaj powiedzą wszystko, żeby to trwało jak najdłużej. Oczywiście no, pierwsze pęknięcia będą pojawiać się w sytuacji, w której zauważą,
że elektoratowi, który reprezentują, przestaje to wystarczać i że antypis nie jest jedyną sprawą, która zajmuje ich. Co, uważa pan, że tego paliwa przeczołgiwania pisowców przez młodego, złotoustego marszałka Sejmu nie starczy na długo? To dużo zależy, jak to będzie podawane, w jakich dawkach będzie serwowane. Maksymalnych, ile, proszę pana. Na ile sprawni będą. Ja nie lubię używać tego sformułowania, bo powiem w ten sposób. Myśmy się nasłuchali przez ostatnich 8 lat, co dziennikarze mediów lewicowo-liberalnych sądzą o dziennikarzach mediów komercyjnych, znaczy komercyjnych, narodowych, publicznych i tak dalej. Więc ja nie powiem, że to zrobią funkcjonariusze medialni z tamtej strony, bo uważam, że tak nie powinno być, chociaż pewne skojarzenia i słowa też cisną się na usta, ale właśnie dużo będzie zależeć od tego spektaklu, który będziemy mieli w mediach zdominowanych i których siła, jak pokazują badania, jest nawet 8-krotnie większa w kontekście zasięgu niż mediów konserwatywnych, które no, w pewien sposób mogły być zbieżne ideowo z odchodzącą władzą. I to jest myślę, że właśnie dość interesująca kwestia też, co wydarzy się w tym obozie medialnym, bo tak jak mówiło się o Donaldzie, o TVN-ie, że to jest główny program Platformy, no tak tam też mamy na tym rynku medialnym pewnego rodzaju podziały i gry interesów i może się okazać, że w pewnym momencie to tam będą tąpnięcia, na które będziemy zwracać uwagę. Ale w ogóle ciekawa rzecz, o którym się nie mówi w polskiej polityce, o tym, że program partii Razem, jeżeli chodzi o CPK, jeżeli chodzi o elektrownię atomową, wzmocnienie militarne Polski i tak dalej, się w dziwny sposób zbiega z tym, co mówi Prawo i Sprawiedliwość. To i może jest... dlatego partii Razem nie ma w rządzie Donalda Tuska. Ale zdumiewająca historia, prawda? Ciekawe, czy będą z tego jakieś konsekwencje wyciągnięte w tą bądź w tamtą stronę. Wczoraj również śledziliśmy od początku listopada protest polskich kierowców, którzy protestowali generalnie przeciwko przejmowaniu ich rynku przez kierowców ukraińskich, którzy nie są obciążeni przepisami europejskimi, mają wolny wjazd do Unii Europejskiej, przejmowali tutaj przewozy kabotażowe, przejmowali, czyli z punktu do punktu. No i generalnie zabierali również większość przewozów z Polski, Europy na Ukrainę. Polacy chcieli, żeby to było jakoś równo, żeby polskie ciężarówki nie były wstrzymywane przez ukraiński system. Nic z tego się nie stało. Ani na pół kroku nie ustąpili, a wczoraj czytamy w gazecie Wojciech Sawa, wójt Dorohuska, powiedział, że koniec tej blokady. No i panowie się z tego, co słyszymy, zwinęli. Mówię to po to, żeby przypomnieć, że no, trwają dyskusje między Unią Europejską a Węgrami i Ukrainą. Tutaj Unia Europejska stanęła po stronie Węgier w kwestii ukraińskiej ustawy narodowościowej. W 2016 roku wprowadzono na Ukrainie nakaz czy zakaz uczenia w językach regionalnych. Tutaj Węgrzy stracili swój status, no i stąd asertywna postawa Orbana. Orban nie ustąpił ani na pół kroku, a Ukraińcy się cofnęli. Czy to może nas czegoś uczyć? Sprawa ukraińska bez wątpienia będzie takim wielkim wyzwaniem teraz dla nowego polskiego rządu i ja nie wiem, na ile można oczywiście wierzyć w to, o czym mówi wójt Dorohuska. No, wielka jest siła wójta, jeśli ogłasza, i tak jest. Tak jeszcze jest. Ogłasza to akurat w dniu, kiedy w Sejmie jest odwołany rząd Prawa i Sprawiedliwości. No co za zbieg okoliczności? O czym my nie wiemy. Natomiast ja poczekam, co na ten temat powie nowy premier. Dziś jego exposé być może do tego tematu również się odniesie. No to jest w ogóle interesująca kwestia z uwagi na ten konflikt i na wojnę, którą mamy na Ukrainie, relacje z Unią Europejską, naszej sytuacji pomiędzy niejako.
No, no a odrębną kwestią jest również to, co dziś usłyszymy podczas expose pana premiera. No to już za 10 minut, no może kilkanaście. Nie będziemy się temu przyglądać. Janusz Życzkowski, redaktor naczelny Gazety Lubuskiej, Gazety Wrocławskiej, był naszym gościem i tę perspektywę południowo-wschodniej Polski bardzo cenimy. Pięknie dziękujemy, miłego dnia życzymy. Dziękuję, kłaniam się. Kłaniam się, tyle proszę Państwa w tej chwili, ale zostańcie z nami, no bo oczywiście śledzimy na bieżąco wydarzenia w Sejmie i nie tylko.